Norwegia zaczęła rozprawę z wojenną przeszłością. Okazuje się, że wielu Norwegów sympatyzowało z nazistowskim reżimem. Wśród nich był brat Dagny Yvergård. Miała 15 lat, gdy wojska niemieckie wkroczyły do Norwegii i dobrze pamięta tamte czasy. Naszej wsi mało kto zauważył, że jest wojna, że kraj jest pod okupacją. Pewnego dnia po prostu niemieccy żołnierze znaleźli się u nas. Kiedy Ole zwierzył się ojcu, że wstąpił do nazistowskiej partii, ojciec zmusił nas do przysięgi z ręką na sercu, że w domu nie będzie rozmów na temat polityki. Po wojnie brat Dagny został skazany na 2 lata robót przymusowych, ale później został ułaskawiony. Dla rodziny sprawa została tym samym zamknięta. Tylko bratanicy Elisabeth nie dawała spokoju. Kiedy władze norweskie zezwoliły na wgląd do akt kolaborantów przechowywanych dotychczas w państwowych archiwach, zajrzała do teczki wujka Ole. Z protokołów spisanych podczas przesłuchania wynika, że wujek był zdania, że Norwegia powinna poddać się okupantowi, że tak będzie lepiej dla kraju. Wujek był człowiekiem, który stanął po fałszywej stronie, za to go potępiam. Ale z akt wynika też, że na nikogo nie doniósł, nikogo nie zdradził. Współudział w zbrodni, na przykład podczas ścigania politycznych przeciwników, tego wujkowi nie udowodniono. Ale czy to oznacza, że on, jako członek nazistowskiej partii, faktycznie nic na ten temat nie wiedział? Nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat. Archiwum państwowe znajduje się na obrzeżach miasta. Tam, w piwnicy, przechowywane są akta wujka Olego, podobnie jak akta 9 000 innych sympatyków hitlerowskiego reżimu, kolaborantów i nazistowskich zbrodniarzy. Przez 70 lat dostęp do nich mieli tylko naukowcy i państwowe urzędy. Teraz może się z nimi zapoznać każdy Norweg. Wystarczy, że złoży odpowiednie podanie. Zainteresowanie jest bardzo duże. Do dziś pracownicy archiwum załatwili ponad 2,5 tysiąca takich spraw. Niektórzy po przejrzeniu akt swojego dziadka czy wujka z płaczem opuszczają czytelnię. Rozprawa z przeszłością nie zawsze jest łatwa. W większości ludźmi odwiedzającymi archiwum kieruje zwykła ludzka ciekawość, ale tam często poznają bolesne fakty, że ich krewny dokonywał strasznych czynów. Muzeum Pamięci Narodowej w Oslo, tu stoi pomnik ku czci norweskiego ruchu oporu, ale o ślepo oddanej Hitlerowi nazistowskiej partii Nasjonalsamling informacji niewiele. Przywódca norweskich nazistów, Vidkun Quisling, po wojnie został skazany na karę śmierci i stracony. Potem nastąpił czas zapomnienia, nad czym ubolewali historycy. Dlatego dziś cieszą się z decyzji władz norweskich o odtajnieniu dawnych dokumentów i udostępnieniu ich do publicznego wglądu. Nareszcie będzie można otwarcie porozmawiać o współodpowiedzialności Norwegów, m.in. za deportację norweskich Żydów. Członkostwo w partii nazistowskiej było często bagatelizowane. Nie przedstawiano tego jako świadomego wyboru. Podobnie jak w innych krajach, albo demonizowano takie osoby, albo przedstawiano je jako ludzi o chwiejnych, słabych charakterach, którzy nie wiedzą, co czynią. To, że teraz każdy ma wgląd w dawne akta, oznacza także, że nie zawsze będzie można podtrzymywać te stare wymówki, gdyż w aktach mowa jest o konkretnych czynach. Brat i wujek Ole był jedynie biernym sympatykiem, a nie faktycznym sprawcą, uważają jego siostra i siostrzenica. Są zdania, że został ukarany zbyt surowo. Gdyby wujek miał coś do ukrycia, nie wróciłby w 1945 roku. Nie zapowiedziałby swojego przyjazdu, by pozwolić się aresztować na dworcu. O, tam jest ten hotel, w którym tygodniami był więziony. Dokładnie 70 lat po zakończeniu II wojny światowej w Norwegii rozgorzała debata na temat nazistowskiej przeszłości, winy i współwiny Norwegów w zbrodniczej machinie Hitlera.